Getting my life together. Dzisiaj mamy sobotę, robię sobie rest, nie idę na siłownię. Wow, Lena! Ale powiem Wam, że zauważyłam zmianę, odkąd zaczęłam chodzić na siłownię, w ogóle się czuję o wiele lepiej, naprawdę. W każdym bądź razie jest sobota i stwierdziłam, że muszę posprzątać w szafie, nie całej, bo ja nie dam rady. Ta szafa za mną, ona jest na całą ścianę. I na górze nie są moje rzeczy, tam są jakieś w ogóle obrusy, pościel, takie rzeczy, które trzyma po prostu moja mama. Chodzi mi bardziej tutaj o tą część szafy, ponieważ tam mam dużo ubrań sportowych, a ja często chodzę w tych ubraniach sportowych i ja tak dużo rzeczy tam wpycham, upycham i jest taki trochę bałagan i też dużo wiem, że się tam z tyłu ukrywa. A ja pewnie już zapomniałam o nich. Po prostu chcę sobie tak wszystko poukładać. I trochę mnie boli brzuch dzisiaj, co jest mega dziwne. Rzadko mnie boli brzuch. Mam nadzieję, że mi przejdzie. Ogółem wstydzę się Wam pokazać ten pierdolnik w tej szafie, no ale co poradzić? Powiem tak, nie wiem od czego się zabrać, bo tutaj jest straszny bałagan. Nawet jeszcze tutaj... Nie, no masakra. Kurde. Co ja robię? Zrobiłam sobie taką fryzurę w ogóle, dawno nie robiłam strasznie włosów jakiś i patrzcie jak ja to poplątałam. Widzicie to? Jak ja to poplątałam, ale tego nie ma, bo jak rozplączę to będzie jeszcze gorzej, a więc po prostu będę musiała udawać, że tego nie ma. Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Nie wiem, ale chyba nie wygląda to tragicznie. Dzisiaj wychodzę na dwór, jest piękna pogoda, aczkolwiek wcześniej padało, więc to nie jest tak, że jest ślicznie.
Oj, coś mnie prześwietlało, teraz jest dobrze. To nie jest tak, że jest ślicznie, bo wyszło dopiero niebo. Nie, no to te poplątane włosy są okropne. I'm ready. Czy ja mówiłam, że jest ładna pogoda? Chyba was okłamałam. Wiesz, tak nagle, tak? Nie gadaj. Dobra, druga próba. Nie można tego. Tylko gorzej, jak ochrona przyjdzie. Ups. Na przybliżeniu. Nie, dawaj. Wow! O kurde! Jak? Bardzo dobrze. Uwaga! Test! Rose lemonade! Co? Nie co? Gadaj. Prawiesz. Nie smakuje mi to. Mówiłeś, że dobre. Ej, dobre, zajebiste. Nie jest zajebiste. Może macie inny gust. No! Ej, fajny. Ej, fajny. Ej. Twojego życia. Moja mama robi naleśniki. Pierwszy raz ją widzę. Kiedy robi naleśniki. Tak. Jasne. No na serio. Wiecie dlaczego? Dlatego, że role się kiedyś zamieniły. Zaczęłam gotować w domu i moja mama przestała. I dzisiaj przychodzę i mama robi naleśniki. Ja jestem w szoku. Bo mi się zachciało. Mojej mamie się zachciało. Kamila też się nabrała. Tak? Guys, bo dzisiaj jest prima aprilis i wstawiłam na relację, że lecę do Stanów na wymianę. A czemu tak? Bo nie nasmarowałaś. Wow! Bravissimo! Hejka, dzisiaj jest niedziela i w sumie jest już dosyć późno, bo 18:30. Byłam dzisiaj na siłowni z moją przyjaciółką i z jej przyjaciółką. Właśnie moja przyjaciółka była pierwszy raz, nie, drugi raz, a tamta druga była pierwszy raz. I w sumie im pokazywałam i tak dalej, próbowałam je nauczyć, wiadomo, pokazać dobrze technicznie i tak je troszeczkę wdrożyć w siłownię. A wczoraj był niesamowity dzień, naprawdę bardzo dobrze spędziłam czas z moimi przyjaciółmi, za co jestem mega szczęśliwa, po prostu bardzo i wdzięczna, bo to wdzięczność może być jakby za wszystko, ale szczęśliwym, żeby być. Testowaliśmy nowego burgera z McDonalda, McCrispy. Ja miałam McCrispy Supreme. Michał zamówił tego zwykłego, ale dostał tego co ja, więc w sumie wyszedł na plus, bo zapłacił mniej, a dostał tego lepszego. Generalnie to tak spontanicznie wyszło, że pojechaliśmy do McDonalda. Na co dzień my tam w ogóle nie jadamy i nikt z nas raczej by tam sam nie pojechał, więc stwierdziliśmy, że dobra, robimy trip i wszyscy razem przetestujemy nowego burgera. Bo po prostu jest taka okazja, bo tak jak mówię, nikt z nas sam by nie wybrał w ogóle McDonalda. Jeśli chodzi o burgera, to naprawdę jak na McDonalda jest przyzwoity i spoko. Jeden z lepszych mi się wydaje. Ja jeszcze
jak na przykład jadłam kiedyś w McDonaldzie, to jakiegoś... też jakiś był... Kurde, pokażę wam. I zrobiliśmy sobie też super spacer, byliśmy w różnych sklepach i było mega fajnie. Zobaczcie, to jest ten nowy właśnie hamburger, ale to jest ten klasyczny. A ja zamówiłam tego Supreme i Michał też dostał tego, Maja akurat tego zwykłego miała. Chyba go wycofali. Aha. Nie wiem, czy wam pokażę, bo możliwe, że wycofali go z oferty przez tego nowego. Ten też był bardzo dobry. Ja generalnie po takim jedzeniu się czuję gorzej, bo nie jestem przyzwyczajona do tak przetworzonego jedzenia. I wiadomo, jednorazowo nic się nie stanie i nie wpłynie to na mnie jakoś źle. Gorzej jak po prostu ktoś je to regularnie, często i tak dalej, to już ma wpływ. Ale tak jak mówię, ja się tym nie przejmuję, bo fajnie spędziliśmy czas i tak jak mówię, byliśmy wszyscy razem i mega spoko. Jest kwiecień, a pogoda jest beznadziejna, jest tak szaro, ponuro, pada deszcz. Wczoraj też ciągle padało, raz wychodziło słońce, raz znowu padało i było beznadziejnie. Naprawdę, jest już kwiecień. Powinno być chociaż trochę słońca. I okej, dobra, były, ale mnie strasznie przytłacza ta pogoda. Jest mi zimno, a jestem w krótkich spodenkach, ale jakoś tak mi wygodnie. Uwielbiam te orzechy, naprawdę. Znaczy, ostatnio wam pokazywałam mieszankę, a teraz stwierdziłam, że kupię taką, gdzie to są po prostu pekan orzechy. Dlaczego to musi być tak uzależniające? I drogie w ogóle. Teraz prawdopodobnie się pouczę, bo muszę dokończyć... Powtórzyć temat, rozdział z matematyki. Dokładnie. Zrobiłam sobie wodę z cytryną, znaczy dzisiaj z limonką, ale praktycznie robię codziennie wodę z gazowaną cytryną. Tak, zawsze robię wodę z gazowaną cytryną. Zazwyczaj tak mam, że jestem mega spragniona po obiedzie i sobie robię wodę z cytryną, ale woda jest gazowana i wtedy to ma inny vibe oczywiście. Lepiej smakuje cytryna, sok z cytryny po prostu. Akurat miałam połówkę limonki, więc dzisiaj zrobiłam z limonką. Thank you.